Ale że upadłem Osmanem, to jest naprawdę żenujące upaść tak potężnym krajem. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Imperium Osmańskie. Tak naprawdę upadłem tym zielonym blobem? Bo jak zwykle bardzo ważna informacja była bardzo ukryta. A mianowicie chodzi o chorego człowieka Europy, czyli właśnie to upadające Imperium Osmańskie. To wydarzenie daje nam sporo kar na początku oraz kilka zadań, by pozbyć się tych kar. Oczywiście jedna informacja na to, że mamy jakiś czas, jest w Tultipie i w sumie nigdzie indziej. Dlatego podbijałem wszystkie kraje dookoła, niespecjalnie przejmując się tym wydarzeniem i nie sprawdzając, co mam do zrobienia. A musimy wykonać 4 zadania z przynajmniej tych 6 tanzimatów, a gdzie mamy podbić Syrię, zreformować naszą edukację, stłumić bunty separatystów i to się w sumie dzieje samo, zmodernizować naszą armię i zwiększyć jej liczbę i zreformować biurokrację, co powiem szczerze, nie jest łatwe. Pomimo iż nasz sułtan Mahmud wspiera inteligencję bardzo w tym kraju, to jednak lokalni gubernatorzy mają gigantyczne poparcie. A to wszystko przez to, że mają monopol na ochotniczy hufiec pracy dobrowolnej, kontrolują też armię, jak i biurokrację w naszym kraju. Czekają nas szybkie wojny, dlatego modernizujemy naszą piechotę w piechotę liniową, bo obecnie to jest raczej takie pospolite ruszenie panów z wąsem. Zresztą Imperium Osmańskie ma jeszcze kilka innych gigantycznych problemów. Jednym z nich jest to, że praktycznie każdy nasz sąsiad nas nienawidzi i musimy zadbać o te dobre relacje z nimi. No, oprócz Persji, ją podbijemy. Egipt też. Więc poprawiamy relacje z Francją, Wielką Brytanią oraz Austrią. Wielką i przepotężną Grecję czynimy naszym rywalem i naprawdę mam bekę z tego, że taki kraj, który ma 10 batalionów, jest zagrożeniem dla nas, kiedy mamy 145 batalionów. Kolejny problem to radykałowie. Co prawda na początku nie mamy ich dużo, ale za chwilę będą odpalały się eventy za eventem na kolejne bunty w naszym kraju i liczba radykałów będzie rosła niesamowicie szybko, więc bardzo ważne jest zapewnienie potrzeb na naszym rynku, no takich jak zboże, krzesła, tkaniny i inne rzeczy, no ale zajmijmy się jeszcze kwestią budżetu państwa. Możemy nałożyć dużo podatków i chcemy to zrobić, szczerze mówiąc, jak najszybciej. A, i promujmy inteligencję. Co prawda na razie nas nie lubi, ale o to zadbamy. Bardzo specyficzne jest budowanie na Osmanie, bo musimy dążyć do tego, żeby mieć przynajmniej jedno centrum miejskie w większości naszych obszarów administracyjnych, czyli musimy zadbać o urbanizację naszych prowincji. Jeśli myślicie, że Paradoks dał wam jakąś mapkę, żebyście szybko mogli sprawdzić, gdzie jaką urbanizację macie, no to się niestety mylicie. Nie dał żadnej mapki, dlatego w takich jakichś nierównych state'ach, gdzie brakuje mi niewielkiej liczby do 100, bo na 100 punktach dostajemy jedno centrum miejskie, no tak buduję pojedyncze budynki, żeby wszędzie właśnie dojść do tego jednego punkta. A na niektórych obszarach naprawdę sporo ich brakuje. Oczywiście najwięcej urbanizacji dają nam fabryki, urzędy i inne takie rzeczy, a najmniej dają nam budynki produkujące surowce, bo tylko 5 punktów. A jeden zakład, tak jak na szybko liczę, to 20. A, i weźmy nowocześniejszą metodę budowania. Zajmijmy się próbą wprowadzenia biurokratów mianowicie. No bo wiecie, w zależności od tego, jaka pani siedzi w okienku, no to ten ma wpływy. Tak? Pobór wojskowych, nie muzułmanów. To teraz chce bunty, czy może jednak ich nie chce? I powiem wam szczerze, na szczęście mamy bardzo mało innowierców w naszym kraju, więc możemy sobie na to pozwolić. Bo jak widać, 92% naszej populacji to muzułmanie, więc tu nie mamy problemu, ale mamy w czym innym. Patrząc na tych ludzi, ewidentnie mamy multikulti. A skoro obywatelstwo mamy jako supremację narodową, no to będziemy mieli ewidentne problemy w kraju. Co już widać, że się zaczyna. Super. No i niestety, Imperium Osmańskie ma bardzo specyficzne wydarzenia, jeżeli chcemy reformować naszą biurokrację. I to nie jest dobre dla wszystkich. Musimy się zdecydować, czy niemuzułmanie będą mogli pełnić funkcję urzędników w państwie. I chyba nie! Jak te liczby ładnie rosną. W wojsku nowocześnia, to teraz lećmy w standardy walutowe. I tak, chcemy lepszego wyposażenia na zbliżającą się wojnę. Żeby nie było, my wszystko musimy importować. Ja! Biurokracja przeszła. Następnie od razu lecę z policją wyspecjalizowaną. Da nam to poparcie lokalnych gubernatorów, ale nie da im władzy. A to oznacza, że potrzebuje więcej urzędów. Jednak nadszedł czas na ustanowienie państwa marionetkowego z Persji. Im szybciej, tym lepiej, bo jak my tego nie zrobimy, to zrobi to Rosja. Jak tylko skończy sprawę z Kazachstanem. A Persowie to 6 milionów ludności, 4 miliony PKB i co najważniejsze, bardzo dużo trawki. Haha! Dobra, mamy wojska do utrzymania frontu, chociaż powinniśmy być w stanie przepchnąć Persów. Ja tymczasem chcę robić realnie desanty im na tyłach, chociaż z moich doświadczeń wynika, że
raczej powinienem mieć równą flotę armii, którą chcę desantować, nie wiem, ale czasem się to udaje, a czasem nie. Ale za to normalna ofensywa przebiega całkiem skutecznie. Ile razy ja w tych górach umierałem, tylko że w Europce. O fuck, jak to szybko przeszło? Moja administracja, moje pieniądze, nie! No ale okej, Persja wpadła nam pod buta, super. O nie, szept o powstaniu. Mówiłem, że będą nam się buntowali. Teraz chwilę przerwy i lecimy zaraz z Egiptem. Teraz możemy zająć się troszeczkę przemysłem, jak i ruszyć na kolejną wojnę. Naszym celem będzie głównie zdobycie Aleppo oraz paru innych rzeczy. Rozpoczęcie wojny to umacnianie naszej władzy w Syrii i niestety ma to za sobą pewne kłopoty, bo jest spora szansa, że do tej gry mogą dołączyć inne mocarstwa i powiem szczerze, ja muszę zrobić wszystko, żeby one nie dołączyły do tej wojny. I na szczęście nie ma żadnego z wielkich mocarstw, a po mojej stronie stanęło Królestwa Obojga Sycylii. Puszujemy, puszujemy, szybciej my zajmujemy niż oni mi zajmują. Serio, to jest jakaś masakra. Jak tutaj mi fronty skaczą co chwila, już nie ogarniam tego, ale nawet się upewniam, to on na razie przegrywa. Miło, Francja spłaca moje długi, ale jesteśmy już przy stolicy, zaraz wojna wygrana. No i pięknie, nasze imperium się poszerzyło. O dwa nowe obszary administracyjne i o dziwo, myślałem, że wszystko ja tu odbijam. Zbijmy teraz naszą armię na gorszego rodzaju, przeoszczędzimy. Naprawdę nie wiem, jakim cudem przeszło to prawo, naprawdę nie wiem, nie rozumiem tego. Wow, kto by się spodziewał, wojna z Rosją, hej. Czas wprowadzić silniki parowe, one są super ważne, jak i lepsze narzędzia stalowe. Zaraz nam zejdzie okres pokoju z Mamelukiem, dlatego znowu podnieśmy nasze wojsko do lepszego i powiem wam szczerze, jest bardzo niewielka różnica pomiędzy tą artylerią a tą, a jest znacznie tańsza. Nie, egipska wojna domowa, nie. Oh my god, paradoks to spaczował, można uczestniczyć teraz. Mogę zaatakować kraj, który jest w wojnie, wcześniej się tego nie dało. I powiem wam szczerze, od razu to robię. Wiedziałem, że mi odda od razu, ale to oznacza, że jeszcze w 53 będę musiał jeszcze raz zaatakować Egipt o tą jedną prowincję. Bardzo na styk. Swoją drogą, jakie to jest głupie, że ja mam żądania do kilku terytoriów, reparacji wojennych i tak dalej, a dostaję tylko mój pierwszy cel. To jest niesamowicie głupia mechanika. Jest, Tanzimat urbanizacji skończyłem, wreszcie. Mogę wreszcie też zrobić teraz bardziej sensowne fabryki ubrań oraz mebli obok. Okej, ruch separatystyczny też poszedł już. Oh my god, ja cały czas nie mam zadeklarowanych interesów. Totalnie o tym zapomniałem. Dla mnie to jest tak nieintuicyjna mechanika. Masakra totalna. Dobudujmy baraki, żeby mieć te 250 regimentów. Teraz na kolejną wojnę z Egiptem, dlatego mobilizuję kolejny raz moją armię. I to będzie już ostatnia wojenka. I to powinno nas donieść do szczytu potęgi. O! A może się uda nam jeszcze Grecję zdobyć na wasala? Nie, zbliża się rewolucja, to niestety podatku per capita jeszcze nie ustanowię. Ale może po wojnie? No fucking shit! Znowu się poddał. No ale przynajmniej Syrię odbiłem. No to budujemy koszary. O, ciekawe, dopiero teraz mi się bunty robią? I wreszcie udało się Tanzimat modernizacji armii. Imperium Osmańskie to państwo, które dokonało skutecznej modernizacji, umacniając tym samym swoją na arenie międzynarodowej. Państwo to wkracza właśnie w nową epokę. Na co mi ofensywa na własnej ziemi? Ja tego nie rozumiem. Czy ja chcę się bronić? Nie, ja chcę atakować. To powinna być ofensywa na obcej ziemi, zdecydowanie. Zdecydowanie polecam wam też wyprzedaż z okazji Black Friday na Enebie. Mnóstwo gier, a wchodząc przez link w opisie, możecie dodatkowo wesprzeć mój kanał. Ja myślę, że naszym celem będzie teraz podbicie jak najszybsze Bałkanów, bo reforma armii, która nie może podbijać na 5 lat, czy też urbanizacja na 5 lat, to nie są duże bonusy. A jako, że nasza niesława i tak w tym momencie nie istnieje, to zacznijmy od utworzenia państwa marionetkowego z Grecji. A jako, że Egipt dołączył do tej wojny, to sobie tutaj też coś wezmę. Zrobił się z tego troszeczkę większy konflikt niż planowałem, no ale cóż, Egipt bardzo szybko zajmujemy, wręcz jakimś blitzkriegiem bym powiedział. Grecja kapitulowała, Egipt również. Sekretny protektorat, nie mówcie nikomu o nim. Nasze wpływy w Egipcie znacznie wzrosły, jednak władza, jaką cieszymy się w tym regionie, zależy od naszych stosunków z nieuznawanym państwem. Ustanowienie nad nim protektoratu zapewniłoby nam dominację. No nie wiem, czy ustanowienie protektoratu to jest dobry pomysł. I następnie znowu spróbujmy wprowadzić podatki per capita, bo to naprawdę naprawi mój budżet. Zaczynam przymierzać się też już do zjedzenia Serbii, Wołoszczyzny, Mołdawii, bo muszę najpierw z nimi pogorszyć relacje. System Iltizama, cokolwiek to jest, ale nieważne, bo możemy teraz zadowolić grupy interesu na 19
15 lat, co pozwoli mi może wreszcie znieść niewolnictwo. Jako, że w naszym kraju lub protektoratach mamy wszystko to, co jest potrzebne do produkcji ubrań oraz krzeseł, a to są dwie najlepsze gałęzie, na których po prostu nigdy się nie traci, no to rozpoczynam ich wielką rozbudowę. Jest, przeszedł podatek i wiecie, co to oznacza? Że wreszcie moje wojsko może być w maksymalnym utrzymaniu, a ja chcę przejść do działań wojennych. Zacznijmy od podbicia tych małych państwek z okolicy. Mamy Fuksa, Oman będzie naszym państwem marionetkowym w tej wojnie również. Wygląda, że jedna wojna i poradzę sobie ze wszystkimi tymi małymi państwami w Arabii. No, albo z większością z nich. No to lecimy! Atakuję z tymi minusami. Ale mimo wszystko przepychamy naszych przeciwników. Trudne czasy i powiem szczerze, to troszeczkę jednak moja wina, bo brakuje mi zboża i narzędzi. Oh my god, dlaczego mi aż tyle narzędzi brakuje? Wiecie co, dokonałem desantu na Oman i stało się coś mega dziwnego. Zniknął mi generał. Nie ma go, ani tutaj, ani nigdzie, nie ma go. Dałbym głowę, że w wyniku tej wojny powinienem podbić te terytoria. Okej, świat znowu nas kocha, no to teraz coś zrobię złego. Mianowicie podporządkuję sobie cały Egipt, który poddał nam się w ogóle totalnie bez walki i przez to wykonaliśmy misję na sekretny protektorat. Nasze państwo Imperium Osmańskie ustanowiło następujące państwo swoim dominium, zgadza się. I czym to się różni? Ale wiemy, co chcemy wybrać. Osmańska potęga jest niezaprzeczalna. Tylko znowu świat nas nienawidzi i musimy poczekać. Zobaczcie, ile inkomu mam z państw poddańczych. Prawie 40 tysięcy. I nie zjadam tych państw jeszcze. Niestety kosztują mnie też wpływy dyplomatyczne. A nie zjadam ich, bo nie mamy akceptowalnych kultur w naszym państwie i religii. A to się źle skończy. Mam już też pierwsze zakłady produkujące kupę, czyli nawóz, więc możemy trochę unowocześnić nasze rolnictwo. O, i mam też większe wydobycie, to super. Kiedy ja to wynalazłem? Wszędzie zbudujmy kolej, bo chcę, żebym miała automatyczne rozwijanie. O tym potem zawsze zapominam, gdzie co budować, a tak automat będzie nam działał. Ej, chyba zakaz niewolnictwa mi zaraz przejdzie. Ale się nam ładnie wszystko buduje. Koleje osmańskie, uhu! Osmańska ludność powszechnie akceptuje ideologię państwa opartą na religii, autokracji i narodowości. Niewielu ośmiela się kwestionować absolutną władzę, jaką sprawuje sułtan. Albo może turecka kultura i jej przedstawiciele to absolutny priorytet? Ewentualnie może pójdziemy w sunnizm? Udało się, mamy totalny zakaz pracy dobrowolnej na rzecz lepszych od siebie. I powiem wam szczerze, zagram pod szkoły wyznaniowe oraz szpitale charytatywne. Zobaczymy, może jest jakaś alternatywa dla multikulti. Znaleźliśmy czarownicę, czy możemy ją spalić? Powiem wam, że nie ma jak transport kolejowy, nie ma jak węgiel. To wszystko po prostu idealnie działa. Łączenie mórz. Ambasadorzy państwa o nazwie Francji zwróci się do nas z pytaniem o możliwość pozyskania ziemi na półwyspie Synaj w celu rozpoczęcia budowy kanału. Nic na tym nie stracimy, ale zyskamy. Ale powiem wam szczerze, sam wolę to zbudować i zobaczyć, co się stanie. Czy Rosja będzie mi się wpierniczała w każdy konflikt, który prowadzę w okolicy? Dobra, czas zainwestować w własne zakłady zbrojeniowe, najlepiej w stolicy, bo wtedy wiem, gdzie są. Potrzebuję surowców z Egiptu, dlatego chcę go anektować, a to prowadzi do kolejnej wojny. Ale że Francja teraz? Stosunki serdeczne, to cokolwiek znaczy? Od kiedy ja mam tu granicę? What the fuck? Dobra, bardzo szybko atakujemy. Możliwe, że Francja nie dołączy w ogóle realnie do tej wojny. Nie, całe wojsko mają na południu tutaj w Afryce. Niesamowite. No i super. Zjedliśmy Egipt, tylko wciąż jesteśmy w wojnie z Francją. Tylko teraz musimy jeszcze wcielić go do naszego kraju. I teraz jak zbudować kanał Suezki, bo jest tutaj? Aha, muszę zrobić takie badanie. 1000 administracji? Okej, to nie. Uwielbiam przeklikiwanie po podbojach. Masakra totalna. No to lecimy. Więcej hodowli traw. I czas zbudować kanał Suezki. O, mogę go rozbudować? Bardzo? Wow, bez przesady. Po co mi aż tyle tego? Zakończyliśmy badanie przesmyku Suezkiego. Ustaliliśmy, że wbudowanie kanału łączącego Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym jest możliwe. No to czas zbudować kanał. Dałbym go, że go buduję, ale nieważne. Mamy ładne słonie i owce, a budowa trwa. Dlaczego nie mogę prowadzić 10 wojen naraz w tej grze? Jak mnie to denerwuje? Ten moment, kiedy zapominasz subsydiować zakłady zbrojeniowe. No bo możemy albo subsydiować, albo sprzedawać nadwyżkę broni, chociaż to drugie jest mega upierdliwe, bo to trzeba
Sprzedawać, cofać, sprzedawać, cofać. Masakra. Na ten moment 63% naszej kultury to turecka i 95% to sunizm. A nie, to tu obok. To źle z tą kulturą. Dlatego zwiększmy instytucje w naszym państwie. Czy już narzekałem, jak bardzo upierdliwe są małe wojny w tej grze? Ej, tu widać postęp w budowie tego kanału. Wow! Co? No zaleje to woda? Woohoo! Mamy kanał! Chyba? Zbudowałem? Halo. Aha, brakuje pracowników. Dlatego może zapłaćmy za utrzymanie tego oraz rozpocznijmy kampanię promocji obszaru. Doszedł tutaj nam szlak handlowy. Grecja anektowana. Ciekawe, czy Afganistan stanie się grobowcem dla naszego imperium. Ale podporządkujmy je sobie, bo tak zauważyłem, że Chiny się podzieliły. Pierwszy raz widzę Chiny, Królewsko, Królestwo Niebieskie, Mandżurię, Tybet. Wszystko się ta Rosja naprawdę to jest jakieś moje nemezis. Ej, nawet się broni ten Afganistan. Masakra. Jej, zbudowałem kanał Suezki i chyba zarabiam więcej. Co tu się wydarzyło? A nie, to kolejka budowy mi się opróżniła, przepraszam. Afganistan to jakaś masakra, naprawdę. O, ale już podbiłem to państwo. Ale tutaj to zobaczcie, tak jedna prowincja po prowincji, a Afganistan ma jakieś fajne bonusy do obrony, nie? Czemu tu się pojawiła kotwica? Co to ma być? Przecież to jest środek lądu, what the fuck? To będzie mega długi konflikt. Ale jedno jest dobre, wiem, że Afganistan ma pożyczki, a ja niekoniecznie. No i udało się. Ha! Wymusiłem Afganistan. No to w sumie lecimy dalej. Afganistan i reparacje wojenne od Rosjan, ale oni raczej dużo nie mają. Mniej niż moi wasale, no nie mogę. Lek dla tego, kto mi powie, dlaczego nie mogę zaatakować Kokandu, czy jakkolwiek się to wymawia, bo zobaczcie. Nie są niczyim wasalem. W interakcjach nie mogę w ogóle ich zaatakować. Nie mogę praktycznie nic z nimi zrobić. Stosunki z nimi mam poniżej 20, więc powinienem móc ich zaatakować. A takiej opcji tu nie widzę. Ha! What the fuck? Anektowałem Persję, a tego Badziwia nadal zaatakować nie mogę. No o co chodzi? Nikogo nie mogę w tej okolicy zaatakować. Każdy z tych państw nie ma żadnych relacji dyplomatycznych, nic. Najwięcej w moim kraju eksportuje węgla, którego niesamowicie dużo potrzebuje. Czy tylko ja go wydobywam? Nie mam zielonego pojęcia, ale wszyscy go ode mnie chcą. Węgiel, żelazo, drewno, barwniki. Masakra. Ktoś mi jest w stanie powiedzieć, jak przeczyta się to imię tego nowego sułtana? Abdulmecid? Abdulmecid? Jak to się czy... Uwielbiam desanty od tyłu, bo to się totalnie tego spodziewa i zajmuje takie pozycje, że haha, no a teraz udało mi się podzielić ich front i easy, wygramy tą wojnę o Tunis oraz Algier. No nie, kolejny kraj, gdzie to jest bitwa o piasek, nie. Och, come on! Naprawdę? Dobra, rozwiązałem zagadkę. Boże, jak ten system jest dla mnie nieintuicyjny. No pewnie, że to o to chodziło. No dobra, muszę przyznać, że to imperium całkiem nieźle się prezentuje, ale nie wiem, jakoś gra znacząco zwoliła. Już wiem, męczy to podbijanie i czekanie, aż mi się to wszystko porobi. Wow. I napis jest brzydki. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak buduje Japonią Imperium Oceanii, na końcu podbijając Stany Zjednoczone, zapraszam cię do obejrzenia tego odcinka.